tylko w ostatniej kampanii wyborczej, tylko w województwie opolskim, Platforma Obywatelska zorganizowała za pieniądze publiczne 359 eventów. Tylko w jednym województwie 359 eventów z pieniędzy publicznych. I to nie jest problem. To jest problem? A to nie jest problem. Po drugie, powodem odebrania subwencji ma być rzekomo... mają być konferencje prasowe, gdzie posłowie chwalili się, że pomagali swoim miejscowościom przekazywać środki na straże pożarne. Pomimo, że ludzie dzisiejszej koalicji rządzącej robili dokładnie to samo. To jest złe, a to jest dobre. Ale ostatecznie powodem na to, żeby odebrać środki, ma być wspomaganie dla polskich interesów. Bo przecież te straże pożarne służą ostatecznie polskim interesom. 800 plus służy polskim rodzinom. A odbieranie środków finansowych ma nie być, czy z drugiej strony nie widzi się innej perspektywy tego problemu. Mianowicie mamy sytuację następującą. Platforma Obywatelska, obecna koalicja rządząca, była ewidentnie wspomagana przez zewnętrznych mocodawców. Ewidentnie, dlatego że oni pomagali za naszych rządów w Polsce wstrzymywać środki i za to widać, że w Polsce są realizowane ich interesy. I to w czasie kampanii wyborczej, te ich interesy, ten układ było widać najlepiej, jak to tylko możliwe. I pierwszym tego przykładem jest to, że Platforma Obywatelska, jak Państwo wiecie, dostała około 20 milionów kredytu z banku z niemieckim właścicielem. Następnie, zaraz po wygranych wyborach, prezes tego banku zostaje prezesem Polskiego Banku PKO. I to nie jest kampania na sterydach. To nie jest powód, żeby odbierać subwencje. Wczoraj mamy zresztą kolejną informację, proszę Państwa, dotyczącą tego, że, co tutaj dużo mówić, to nie największy polski bank, lokalna placówka finansowa, wspierała Polskę 2050 również dużym kredytem w kampanii wyborczej. I dzisiaj się okazuje, że szef tego banku zostaje prezesem państwowego banku pod nadzorem ministrów z Polski 2050. I to nie jest kampania na sterydach również. To można, rozumiem, robić. Proszę Państwa, przypomnę zresztą, że jak już mówimy o tym resorcie, to takich spraw jest znacznie więcej. Ilość działaczy bez wystarczających kompetencji Polski 2050 i ludzi, którzy wspierali ją w kampaniach, którzy teraz są awansowani w różnych instytucjach tam podległych, jest porażająca. Jest po prostu porażające. Mimo, że oni twierdzili, że tego nie wolno robić. Dalej mamy nierozliczoną sprawę związaną z tym, że w czasie, że jeden z posłów Polski 2050 zbierał pieniądze na kampanię wyborczą w zamian za miejsca na listach, co zostało nagrane i dobrze udokumentowane. I to też nie jest powód, żeby odbierać subwencje. Zresztą swoją drogą ciekawe, czy ciągle pytamy, czy prokuratura w ogóle coś w tej sprawie robi. No bo jak to nie jest korupcja, to co nią jest. Wreszcie, proszę Państwa, rozpocząłem od realizacji niemieckich interesów w czasie kampanii wyborczej. No mamy też dalej nierozliczoną w tym właśnie resorcie sprawę ustawy lobbingowej dotyczącej wiatraków. Szybko o tym zapominamy, że lobbyści napisali ustawę wiatrakową właśnie w tym resorcie, w którym te dziwne kredyty, w którym były realizowane te dziwne interesy, o których przed chwilą Państwu mówiłem. I w którym widać, że preferowana jest firma niemiecki Siemens. Więc my mamy oto taką sytuację, że powodem do odebrania subwencji ma być, zresztą dokładnie to, co robiła ekipa Tuska, wspieranie straży pożarnych czy organizowanie pikników 800+, a nie mają być sterydy niemieckich interesów w Polsce, które ewidentnie wspierały kampanię Platformy Obywatelskiej. Czyli z zewnętrznymi pieniędzmi i interesami można wspomagać kampanię wyborczą i to nie jest problem? A środki, straże pożarne, pikniki, 800+ i tak dalej, to jest problem. Więc proszę Państwa, my chcemy jasno powiedzieć, że te wszystkie fakty, które w tej chwili opisałem, jeżeli mają jeden wspólny mianownik, to znaczy próbuje się wykończyć w Polsce opozycję metodami antydemokratycznymi, a jednocześnie zamyka się oczy na to, że mamy w Polsce koalicję rządzącą na niemieckich sterydach. Pan poseł Andrzej Krych, bardzo proszę. Szanowni Państwo, zgadzam się z moim przedmówcą. Rzeczywiście koalicja 13 grudnia realizuje w tej chwili przede wszystkim obce interesy. Świadczą także o tym badania opinii publicznej, gdzie
nasi wyborcy, Polacy mówią wyraźnie, że są rozczarowani tym, jak koalicja 13 grudnia rządzi, jak realizuje te 100 konkretów chociażby, które deklarowała. I rzeczywiście wydaje nam się, że dziwne jest to, iż ludzie, którzy kierowali prywatnymi bankami, zajmują w tej chwili bardzo ważne stanowiska w zarządach banków państwowych. Zastanawiamy się nad tym, czy to nie jest spłacanie politycznych zobowiązań i nie jest to efekt. Jak Polska długa i szeroka, możemy podawać przykłady właśnie takich działań, bo ten bank spółdzielczy w Ostrowi to jest tylko jeden przykład. Pan europoseł Patryk Jaki mówił o mBanku i awansie jego szefa do jednego z najważniejszych polskich banków, do banku PKO SA. Ale przecież przypomnijmy sobie zmiany w Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypomnijmy sobie zmiany w spółkach Skarbu Państwa, w funduszach celowych. Tam nie idą, proszę Państwa, fachowcy, tam idą partyjni nominaci, tam idą działacze Platformy Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego. I bardzo często ci ludzie nigdy wcześniej z instytucjami, w których teraz zasiadają, którymi kierują, nie mieli nic wspólnego i mają zerową wiedzę choćby na tym, jak funkcjonują zakłady MESCO produkujące nowoczesne uzbrojenie. Mamy do czynienia z sytuacją taką, że wysokie standardy obowiązują działaczy koalicji 13 grudnia wtedy, kiedy są w opozycji. Wtedy, kiedy rządzą, o tych wysokich standardach, które deklarowali, zdają się zapominać i wtedy nieważne, co umiesz, nieważne, co wiesz, ważne, skąd jesteś, ważne, że jesteś z nami. Nas to dziwi i nas to oburza. Koalicja 13 grudnia nie jest w stanie realizować tych 100 konkretów swoich programów, więc za cel główny postawiła sobie zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje nam się, że jednym z elementów tego niszczenia Prawa i Sprawiedliwości będą i są te działania, które zmierzają do tego, aby odebrać Prawu i Sprawiedliwości subwencje. Decyzje polityczne tutaj będą ważne, a nie fakty, nie merytoryka. Temu mówimy stanowcze nie, z tym się absolutnie nie zgadzamy. Dziękuję Ministerstwo bardzo. Klimatu i Środowiska, Szanowni Państwo, wygląda tak, jakby ktoś wziął pewną pożyczkę. Pożyczkę za to, że ktoś wpłaca, czy też działa w Polsce 2050, a kiedy jest możliwość, będzie odcinał kupony. I tymi kuponami może jest na przykład stanowisko pana Krzysztofa Pałki, działacza Polski 2050, Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejny działacz 2050 to jest pan Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pani Ewa Patalas, działaczka Polski 2050, Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Emilia Wasilewska, również działaczka Polski 2050, Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Również jest z okręgu pani Henning-Kloski, słynny już były pracownik spółki wodociągów, który został wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w województwie wielkopolskim. A dzisiaj kolejna informacja, czy właściwie wczoraj, która się pojawiła, czyli szef Banku Ochrony Środowiska, który jak to się składa, że jak przestał być prezesem małego, znaczy oddziału całego banku, ale mały oddział akurat w tym banku dał dofinansować, czy dał pożyczkę na rzecz Polski 2050. Ale to oczywiście nikt nic nie widzi, nic z tym złego, bo to jest taka rzeczywistość dzisiaj zakłamana, że wszystko jest tutaj w porządku, Republika Kolesi dla wszystkich ma być akceptowalna, ale tak, szanowni Państwo, nie jest. Bo ci ludzie, część, o których wymieniłem, byli w otwartych konkursach. Jak media na pewno ochoczo zainteresują się, jakie kwalifikacje miał jeden z prezesów, bo tak się składa, że akurat był najsłabszym pewnie kandydatem, który, ale jednak wygrał. No i to jest ten pokaz hipokryzji, który jest dzisiaj na ustach rządu koalicji 13 grudnia, bo z jednej strony mamy atak na opozycję, próbę odebrania finansowania za wyssane z palca argumenty, a z drugiej strony mamy ewidentny pokaz. Bank, pieniądze, później nagle prezes
banku państwowego, który jest akurat w zakresie kompetencji danego środowiska, któremu instytucja udzielała środków finansowych, tak samo jak i jest mowa tu o Platformie Obywatelskiej. Pytanie, czy to nie było takie pewne zobowiązanie wspólnie i w porozumieniu, zobowiązanie, które toczyła Platforma Obywatelska czy też Polska 2050. Dziękuję. Dzień dobry. Ja bym chciała o inną rzecz zapytać. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem do sądu o wyłączenie ze składu, który będzie badał sprawę sędziego Romanowskiego. Z Państwa partii do Państwa byłego pracownika. Sędziego, którego ocenię jako tego, który może nie być bezstronny, który ma taką sieć powiązań, który był też opiniowany przez Zbigniewa Ziobry, no i podnosi takie argumenty o braku rzetelności, o sieci zależności, który wybierał Łukasza Piebiaka do KRS. No, proszę Państwa, mamy taką oto sytuację, że po pierwsze prokuratura, która, przypomnijmy, prokuratura krajowa jest nielegalnie siłą zajęta i na co przypomnę, sam Bodnar mówił, że on tam zrobił, a potem szukał podstawy prawnej na to. No to jest po prostu prokuratura zajęta gangsterskimi metodami. Próbuje teraz atakować opozycję i to jeszcze w sposób śmieszny i żałosny, dlatego że atakuje sędziego, do którego ciężko się przyczepić za cokolwiek, no poza tym, że awansował poprzez KRS, no bo inaczej nie da się w Polsce awansować, myśmy przez prawie dekadę w Polsce sprawowali z mandatem demokratycznym władzę. Więc co sędziowie w tym czasie... Popierał jednego sędziego, znaczy wyraził podpis, no, znaczy dał podpis. No, to był warunek według ustawy, która dalej obowiązuje, żeby ubiegać się o wyższe stanowiska, tak samo jak wielu innych sędziów. I to jest w porządku. Natomiast dla Bodnarowców problemem nie było to, że w tej sprawie oceniał sędzia, który był wiceministrem rządu Tuska. I on był absolutnie obiektywny, a ten jest nieobiektywny. No przecież to śmieszne. Tam trochę więcej. Również o to, że tutaj ta sieć powiązań jest za duża, że minister Ziobro, a tak naprawdę to chodzi przecież jego podwładnego Romanowskiego, opiniował też kandydaturę. No ale to był wiceminister w rządzie Platformy Obywatelskiej. No, co może być bardziej skrajnie upolitycznioną decyzją? Ale jak opiniował kandydaturę? Jak kandydaturę? Samego Ciwońskiego jako osobę, tak? W jaki sposób? Zaraz pan zacznie fragment tego oświadczenia. O braku rzetelności sieci powiązań, że Ziobro jest po prostu zwierzchnikiem wiceministra Romanowskiego, to w dużym uproszczeniu, zaraz panu dyskutuję. To w ogóle jest bzdury jakieś kompletne. To znaczy ja oczywiście wiem, że można, ja wiem oczywiście, że można napisać każdą bzdurę. Natomiast prawda jest taka, że ja tego sędziego nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Nie sądzę zresztą, że którykolwiek z tymi... Tak. Ja w ogóle go nigdy na oczy nie widziałem. Tak samo ja nie sądzę, że którykolwiek z ministrów, jeżeli go widział, to może nawet przez chwilę. A z drugiej strony mamy sędziego, który był wiceministrem u Tuska. To ten może być, a ten nie może być. Czy to jest śmiech na sali? Ja mówię o tej sprawie. Wcześniej oceniał tą sprawę sędzia, który był wiceministrem w rządzie Tuska. I jego nie wyłączali, a tego chcą wyłączyć tylko dlatego, że przechodził przez KRS, tak jak wszyscy sędziowie w przeciągu ostatnich 8 lat, którzy awansowali. KRS, jak to podnosi prokuratura, która, co do której zastrzeżenia mają europejskie, to nowe instytucje europejskie. Tu jest procedura opiniowania sędziego z urzędu uczestny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jako członek KRS. Sam fakt pozytywnego przejścia przez procedurę prowadzoną przez KRS, której członkiem był Ziobro, w powiązaniu z występowaniem w śledztwie osoby Ziobry jako osoby ściśle związanej ze zdarzeniami objętymi zarzutami dla Romanowskiego, może poddawać wątpliwość rzetelność wydanego w niniejszej sprawie orzeczenia przez sędzię. Myślę, to śmiech na sali. Znaczy, Ziobro, przecież, to chcę pani wytłumaczyć. Śmieszne jest to, że przecież Ziobro jest członkiem KRS-u i to wynika z konstytucji. No bo prokurator generalny i minister sprawiedliwości jest po prostu z konstytucji członkiem KRS-u. To co miał zrobić? Konstytucję zmienić? To przecież śmieszne jest. Natomiast jeszcze raz pani mówię, w tej samej sprawie... Chodzi akurat o to, kogo sprawa dotyczy. Ale wszyscy sędziowie, ale pani rozumie, wszyscy sędziowie, którzy awansowali w Polsce przez ostatnie 8 lat, no bo wtedy przez 8 lat też jakaś struktura musi być awansu sędziów, no wszyscy przechodzili przez KRS. A w KRS-ie z mocy konstytucji jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny, którym akurat wtedy był Ziobro. To co miał zrobić?
Konstytucję zmienić samodzielnie czy jak? No gratuluję, gratuluję logiki znaczy... tym ludziom, którzy wypisują takie komunikaty, ale... które moim zdaniem są śmieszne. Może wtedy, gdyby nie było w składzie właśnie kogoś, gdyby była jakby taka procedura w składzie, bo by też kto w innej procedurze był powołany, nie byłoby żadnych wątpliwości. Ale, ale w jakiej innej procedurze, jak pani mówi, że nie ma innej procedury? Nie, nie ma innej. Na przykład jeszcze wcześniej. Przez Radę 10 Państwa. Lat wcześniej, aha, na przykład przez Jaruzelskiego. No, no każdy może, znaczy nie, przez ten KRS przeszło 3000 sędziów. To co? Co mamy w związku z tym zrobić? No to słyszę dzisiaj ze strony obozu. Ale pani redaktor, żeby pani rozwiać wątpliwości, jeżeli chodzi tutaj pewną logikę. Chodzi o to, aby trafiło znowu na sędziego, który był z podpisem Platformy Obywatelskiej, na przykład Donalda Tuska. Może chodzi o to, żeby do tego kolegi jeszcze raz wróciło. No przecież mówmy się, jest skład personalny wybierany. No. Ustawka sądowa, zbrodnia sądowa. Nie ma bardziej jaskrawego przykładu bezczelności w sądach, kiedy orzeka w sprawie, gdzie jest tło polityczne, człowiek, który był z podpisem Donalda Tuska. Dobrze. Co jeszcze musi być, żeby stacja TVN zrozumiała, że to jest ustawka po prostu sądowa? No bądźmy szczerzy, no jeżeli ja bym miał orzekać w sprawie na przykład, nie wiem, Romana Giertycha, to ja bym się musiał wyłączyć, dlatego że przecież wiadomo, że to chodzi o politykę wtedy, tak? Musi być bezstronny sąd. Dlaczego pozwolono w tej sprawie, dobrano taki skład? Dlatego, że po prostu chodziło o politykę i nic więcej. Tu jest tak samo. Sędzia przeszkadza, bo jest po prostu niezależny, a chodzi o to, żeby swojego kolesie, najlepiej, żeby może sędzia Tuleja jeszcze orzekał w tej sprawie. Czyli podsumujmy tylko tak, bo z tego by wynikało w ten sposób. Znaczy z tego by wynikało to, że obiektywny w sprawie Romanowskiego jest wiceminister Tuska, który był sędzią i tutaj nie było potrzeby. A nieobiektywna jest osoba, jeżeli tylko pani byłaby uprzejma pozwolić. A nieobiektywny będzie sędzia, którego jedyną przewiną jest to, że tak jak 3000 innych sędziów przez prawie dekadę w Polsce, tak jak Jaruzelskiego. No przecież to jest absurd, moim zdaniem. Panie ministrze. Czy pan nie ma wątpliwości co do Marcina Romanowskiego? Ta sytuacja, że zasłaniam się tym immunitetem, no dzisiaj też ze strony podwładzy słyszę, że tak być nie powinno, że ten immunitet obowiązuje tu. No nie, no nie, no władza ma bardzo mądrze mówię. Jeszcze tylko szkoda, żeby Grodzkiego by wystawili w tej sprawie i by o tym właśnie poopowiadał. Jak to skandalem jest to zasłanianie się immunitetem. Tylko tego jeszcze brakuje. Państwo jesteście w pokoju Marcina Romanowskiego? Zależy o co pani pyta. Jeżeli chodzi o to, zachowuje się, jeżeli pani mówi, czy jesteśmy spokojni. No, tak, ja, tak jak mówię, jeżeli pani pyta mnie, czy ja jestem o niego spokojny, ja jestem o niego spokojny. A słyszą pan nagrania? Z Tomaszem Mrazem i te próby zacierania śladu. Przez pana Tomasza Mraza? Na czym polega to zacieranie śladu? No, przygotowanie się na wypadek, gdyby ktoś przyszedł, nie wiem, czasowania maili na przykład. Znaczy nie, no, przygotowanie się to jest rzeczywiście normalna rzecz, że jeżeli widzi się, że jest się nagonka prowadzona w jakimś kierunku przez obecną władzę, to zbiera się argumenty, zastanawia się, w jaki sposób będziemy się bronili, kiedy widać, że co w tym jest złego. Ja mam inne pytanie. Czy państwo co do Funduszu Sprawiedliwości nie czy uważacie, że właściwie były wyrekowane się? Ja wierzę, że tak. To też wiadomo, pani, podstawa prawna jest ewidentna. No to jest pytanie takie, czy woli pani dać na przykład na ośrodek, który zespół Wyspy Archipelag, jeżeli osoba pokrzywdzona kobieta wychodzi, chciała znaleźć tam spokój, to mogła pójść właśnie do tego miejsca, które jest teraz zablokowane, bo Bodnarowi się nie podobało. Ale na przykład na kurs darciary, ja pewnie chętnie by dał, bo taki kurs jest na przykład w Warszawie, czy na jakichś innych, no jak na przykład spać w sposób bezpieczny, bo na przykład Rafał Trzaskowski coś takiego dofinansowuje. Pani mnie pyta, czy to jest legalne? No niestety jest, ale to zależy kto, każdy ma jakie ma po prostu cele polityczne.